Witam, witam! Halcom Girivalo! Gi Aha, właśnie, z ciekawych informacji widzowie, już niebawem duo z rybą, challenge na bocie, bo on zaczyna grać challenge swój do mastera, przepraszam, na dekerze, więc do mastera ja zagram z nim na suporcie. Także pewnie zagramy jeden dzień i on sobie pójdzie grać swoje, nie? Ale ja nie mam kontu w Masterze. O, właśnie, przyszły pedał od Mokrego Suchara. Także może pogramy sobie w Forza jeszcze dzisiaj. Swoją drogą, dzięki za Hosta bardzo. O, siema, Artur. Hello, Kiedy Bita? Niebawem, ale jest problem, widzowie. Troszkę mi brakuje. Brakuje mi takiego, wiecie, takiego umpf do tej karty walk. Niedokładnie wiem. Jak to naprawić? W sensie wiem, ale do tego trzeba coś robić. A jak wiecie, jak mnie dobrze znacie, mnie się nie chce. Widzę, że piszecie propozycję. Muzyka TV otrzymał propozycję walki, na którą wstępnie przystał, ale później z przyczyn prywatnych z niej zrezygnował. Chętnie go zobaczył tego zawodnika, ale niestety postanowił lub też sytuacja życiowa go zmusiła. Nie wiem, nie znam człowieka, nie znam sytuacji. No, ale odpuścił. Co do Darolwa, bo na pewno takie pytania też się pojawią, a nawet już się pojawiły na czacie, ich nie wymyśliłem. A Darek Lew, widzowie, to Frajerzyna. No cóż, wiecie, problem jest taki, że niepełnosprawni umysłowo. Mają niepełną sprawność w dogadywaniu czegoś. No i niestety wyszło na to, że Darolew powiedział mi zaraz przed bokserską walką z Bagietą, że on na bitej śmietance może się bić z rodzynkami, tylko i wyłącznie w MMA i w małych rękawicach, gdzie to chłopy, które ważą 30 kg od niego. Powiedział jeszcze o małych? Ja myślałem, że tylko MMA mówił. Nie, powiedział jeszcze, że w małych rękawicach. Bo, jest, jest bo uwaga, bo powiedział, że jest zawodnikiem MMA. I w innej formule, w innych rękawicach się bić nie będzie. No cóż, wyj**ane mam na niego. Szkoda, że się przewrócił od powietrza. Chętnie mu jeszcze raz, chętnie za darmo. Także żul się obsrał niestety Lukiego, Steva, Wielkiego i Wysockiego, wojowników. Więc no ciężko. Miała być, miał być fajny pojedynek, no ale niestety Darolef to debil I, i, i pokraka umysłowa. Nie da się z tym człowiekiem dogadać, ale to jest jego największy atut zarazem. Ale niestety na śmietancego śmietance go nie będzie. Ale jeżeli macie swojego idola jeszcze jakiegoś w internecie, którego chcielibyście zobaczyć i myślicie, że może wziąć udział, to szturchnijcie go tak wiecie, tylko w moim imieniu i dajcie mi ewentualnie znać lub niech się sam odzywa, bo ja też yy, wiecie no, to jest dla chętnych, yy, nie będę do kogoś pisał, żeby on mi potem odpisał kurwa za ile. No zapytaliśmy jednego zawodnika, to zapytał za darmo. Nitro to faja. olej Nixon to pataja, ja wiem. To jest węgier, no nie mogę O, widzę na Bupen jakiś Twitter Widziałeś Natalii jeszcze? Nie, nie widziałem tego Widzowie, jeszcze zanim yy, Obejrzymy tego shota Wydaje mi się, że Natalia to Faja Olejnik syn to Pattaya. To zaraz się potwierdzi, zaraz obejrzymy tego shota Dobra, chcecie oglądać ich ryje? Tu są dwa ryje Czy ja tylko posłuchamy boj, Ja bym wolał Wojfera <laughs> Zadzanie stangi do dupy kurwa. nigdy w życiu nie widziałem tego ćwiczenia. Ale wpisałem to ćwiczenie w Google i nikt tego tak nie robi jak on A to nie jest tak, że on dosłownie żadnego ćwiczenia nie wykonuje prawidłowo chociażby? Nie no. Ja na jakieś, jakieś na pewno wykonuje prawidłowo. Hip z tym nie nieźle idą. Ryb są siłownia. Gracz Lola na siłowni. Zobaczmy. Z tym kondonem, ku... Z tym kondonem? Ja to twój kumpel przecież. Jeszcze... Wtedy jeszcze był spokój, mu nie Wyglądasz jak szkielet z Minecrafta. No ale jakbyś, jakbyś był kierowcą, to bym wysiadł, nie? Tyle ci mogę powiedzieć. Dobra, skupka. Skupka, muszę usłyszeć. Czemu jestem wypipkany, ku Pytanie. No wiem. Bo utrzymuję wersję tego filmu i to nie jest skóry, które czy sobie tą historię. Widziałam z mojej perspektywy. To jak ja się Mam może wrażenie, że w sposób, w to powiedziałam. Dam też wiele jakby nieznaczących informacji. Ludzie to odegrali w taki ani inny sposób. Też uważam, że w sensu poszłam jakby za takim ciosem. Zrobiłam to w momencie trwania Pandory, bo wszyscy tylko wybrałem, że bym sobie po prostu chciała na wyświetleń, a to jak nie był nigdy mój cel, bo też osoby, które nie znają dobrze wiedzą, że ja jestem os ostatnią osobą, która chciała mieć jakąś dramę w internecie, czy wypowiadać się na jakieś tematy, bo ja totalnie by od tego typu rzeczy nigdzie nie powiedziałam, nigdzie nie zarzuciłam. E, o sobie, że jest b... faktycznie napisałam, mu, że podchodzi do pod to M. Ja chciałam po prostu podkreślić, że osoby publiczne pozwalają sobie na za dużo, na za dużo. O, że spałam i dosłownie poznałam się z nim dzień wcześniej. W ogóle fakt, że on nie chciał wyjść z tego pokoju, jakby siedział tam. I ja wstaję rano i on, nie pytając mnie o moją zgodę, siedzi nade mną i nie wiem nawet, czy mnie dotyka, czy mnie jakoś, nie wiem, gładzi, czy. Wiecie, jest tyle Zabędę. sposobów, żeby obudzić osobę, bo on się tłumaczył tym, że on chciał mnie obudzić, bo dzwoniła do mnie koleżanka. Słuchajcie, można podejść, można się kliknąć, można powiedzieć czyjś imię parę razy, można, nie wiem, włączyć jakiś budzik albo cokolwiek. Jakby jest naprawdę wiele sposobów, żeby kogoś obudzić. O, ogóle W ogóle, Może i machnary, może stwierdziłabym, że spoko, w momencie, kiedy ja mu to napisałam, że ja się z tym komfortowo czuję i że to przekroczyło jakiekolwiek granicę. Jak on by mi napisał, głupie, przepraszam, że przekroczył moje granice, że faktycznie może czuję się źle i... Piz o, zaraz jak wychodziłem, to powiedziałaś do mnie tak. To napisz do mnie, jak będziemy w Warszawie. Przepraszam za to, to w ogóle nie byłoby żadnej rozmowy. To było dla mnie po prostu przykre, bo ja się poczułam wtedy źle. Ja na przykład uważam, że jedyne co mam do się do sobie i pracuję nad tym cały czas, to jest to, że ja nie umiem... Co już, kur... Ja powtarzałem. Więc gdzie są te granice? Granice to były wtedy, jak pewien pan... Zajrzał sobie w ten DM, bo niestety, ale masz kurwa sprany mózg, yy, pierwszą miłością być może i wtedy wersja się zmieniła znacząco za bardzo starać się granic albo mówić nie. I ja nawet uważam że w tej sytuacji, zamiast powiedzieć mu, czy przestał. To powinna bardziej surowo, ostro zareagować no. na tą sytuację, ale no to jest jakby ona no, no, dla mnie i lekcja dla mnie. Także ja w całej tej sytuacji, broń Boże, nie chodziło mi o jakby, nie wiem, umniejszaniu ofiarom e, takich sytuacji, gdzie faktycznie doszło do jakiegoś gdzieś seksualnego, na tle seksualnym, e, gdzie jedna ze stron po prostu tego nie chciała. Chciałam podkreślić, że osoby publiczne, bardzo często, po prostu pozwalają sobie na za dużo. więc to Więc w sumie wydaje mi się, że nie ja w że bardzo dużo uczyła i jestem jakby w ogóle teraz nie przejmuję się na gatunkowym komentarzy praktycznie w ogóle. Bo właśnie taki czas, kiedy do siebie i to bardzo mi a teraz widzę w komentarze i są z broń, albo z innymi znajomymi i po prostu mówię takie tak Jak ktoś, załóżmy, załóżmy, napisze mi, że jestem gruba, nie? Mhm. No i skoro on mnie ocenia od wyglądu, mówi mi, że jestem gruba, no to ja, ja zazwyczaj to tak... Nie no, gruba nie jesteś, ale pysk jest do wymiany. Patrzenie, ja mnie totalnie nie dotykają takiego komentarza ale so, so chcę kto to jest. Dobra, już nie słyszałem ostatniego w pół minuty. Się nie skupiłem, bo chciałem przejść do puenty, nad którą myślałem. Ale zakładam, że to, co mówiły, nie ma absolutnie żadnego znaczenia. Podsumowując temat oczywiście, bo... Ona powiedziała swoje, już powiedziałem swoje dawno temu, wraca do tego. W sumie nie wiem dlaczego do tego wraca. Pewnie robiła jakieś pikantne pytania, bo się lajki nie zgadzają pod Instagramem. Niestety na twoją niekorzyść działa pierwotna aprobata przebiegu naszej znajomości, która zmieniła się w momencie, jak znajomość w ogóle w żaden sposób nie poszła dalej. Tak, czyli nie było żadnego nowego czynu, zmieniła się opinia. Także musiała wejść do tego inna perspektywa. Po drugie, był tam przecież zawarty przyjaciel, nie akurat nie ten biseks, inny, który ponoć wspierał cię w tej samej sytuacji, no ale jak widzisz, koniec końców nic z jego strony nie wyszło, więc zgadujemy, że był po mojej stronie. No i tyle, nie? Pamiętajcie widzowie, dzisiaj to co powiedziała Natalia ma dużo sensu. Każda osoba publiczna pozwala sobie na za dużo, że osoby publiczne, nie każda oczywiście, ale widzicie, wasze koleżanki, które poznajecie w gimnazjum, one w swojej głowie, jeżeli są oczywiście średnio ładne, plus już niestety przez podejście mężczyzn do kobiet, one w swojej głowie już mają status osoby publicznej. Podsumowując, dziwko mnie Nie tylko o tym dwóm. tak już po prostu społeczeństwo się kreuje, tak się rozwija w tym kierunku. Jestem dziewicą, nikt mnie nie akceptuje. Była sytuacja, że y, mówię, słuchaj, tu jest granica, tylko dotyku nie przekraczaj tej granicy. powiedziałam tak samo swojemu partnerowi. A on do mnie. Ale co? Przecież ja mam swoje potrzeby. No kurwa, a najka. Ja jej nie znam, ale to chyba ta taka jest opętana ona jest, tak? Trochę tak. Jesteś 23-letnia dziewicą. Znaczy, no od, od nas dziewicą. A <laughs> 23 letnia dziewica tej, kurwa. Ostatnio u odcinków Jamała był chyba youtuber. Z milionem subów 25-letni. No ci, ci którzy tam prawiczek. występują, to akurat kurwa się nie dziwię, że nic nie poruchali jeszcze. Nie, bo tam było, tam było znać ukrytego Witamy prawiczka. W był, prawiczkiem był youtuber milion subów. Jak ja myślisz, to który wiem. to prawiczek? Milion subów? Który to prawiczek? No ja zgadłem, że ten w czapce. A jest dziś kanał jego? Szymeku. Szymeku. Zobaczmy, co on robi. No. <laughs> Bałwanek, piosenka Minecraft, tej kurwa. Mój bałwanku, nie wzy, się i mnie za rękę chyć. No dobra, i teraz wyobraź sobie, że jesteś kobietą, nie? I myślisz sobie w kategoriach takich, czy ten człowiek będzie odpowiednim ojcem dla moich dzieci zapewni nam bezpieczeństwo i godny byt. No oczywiście, że nie. Także, że nitro to faja Lewandowski, jednak do przodu tą piłkę wybija. Tutaj znowu Moreno Lewandowski, <noise> do niego Herrera Ale Część <noise> najebany w głowie, ty. Ty, A kiedy będzie odcinek e, ten z tobą? Nie jakoś w połowie maja podobno. A powiesz, co tam będzie w tym odcinku? No nie mogę, zobaczysz. Na pewno odpalisz te streama, zadbam o to. Człowieku, a ten kanał jest martwy, on ma 40 tysięcy wyświetleń. Wiesz, w kontekście kurwa będzie na streamie, to pewnie będziesz co chciał obejrzeć. Ech, nie, to spoko Weź mi tych Ukraińców. Chłopaki, z którymi byłaś, bardzo naciskali na kontakty seksualne. Jeden z nich nawet szantażował cię, że o, jeśli kurwa. nie cię uprawiać seksu, Dobra, to po prostu... mam klipa z Klasyk. Z... Kochasz mnie? To udowodni. ...że dziewictwo w tym wieku jest już powodem do wstydu. Że coś na pewno musi być z tobą nie tak, skoro jeszcze nie dopuściłaś do siebie żadnego parta... No nie no, to jest jakby... No jest nie tak, no jest nie tak, no nie oszukujmy się. Mogę być w błędzie, teoretyzuję oczywiście, na, bazując na wiedzy, którą posiadam, że niedanie pupci do lat 23 jest po prostu nienaturalnym rozwojem człowieka. To jest tak, jakbyś, nie wiem, nie ściągnął skórki sobie z czasem, nią nie poruszał i tak dalej. Rozumiesz? Tak jakby się nie nauczył jeździć na rowerze. No nie no, spoko, no to może być czyjś wybór, tak? Jasna sprawa. Tylko tak to jest w życiu. Że ludzie będą cię oceniać na podstawie Twoich wyborów. Możesz tego chcieć lub nie chcieć, może ci to się wydawać, że utopijnie tak być nie powinno, ale tak zawsze będzie. Czy ja córce powiem to samo? Nie, córce powiem tak. Wypierdalaj. Wypierdalaj, kurwa. Takiej powiem, jak będzie córka. A widziałeś to oczka, Ciwiśle? Widziałeś, co powiedział, powiedział Ginol? To tobie? No wypierdalaj, kurwa. Icz, kurwa. Ja pierdolę. Nawiązanie do legendarnego streamera z Twitch TV w wielkim Bungee. Pytanie, ilu skuma, prawda? A skoro nie kręcę z wami, Idę szkoda. No wy kurwa. Idź, kurwa, solo, tam gór. Tak, no tak. Może się e, podoba ze strony dziewczyna? Kto? Ja pierdolę, Nie, nie podoba mi się ta dziewczyna. Na nie kręćcie to, że taka nie myślę, że to tak lubisz. Nie rozumiesz. Ja nie lubię, ale jako mężczyzna mam misję, żeby ją oszukać, zmanipulować i zostawić z wiecznym poczuciem winy. A ty kiedy pierwszy raz dajesz dupy, suchar? No, dla sponsora, to nie pamiętam, ale tak Dla sponsora, ja nie no tak, dla sponsora. Dawałem. Ja wiem, że kiedyś nie było kurwa lekko. Zanim ci nie uratowałem życia. Ale widzisz, ja nie oceniam ludzi z góry. A chuj to oglądam, a w sumie nie wiem. Tak szczerze Nitro to faja. Coś mnie Oj, panie kolego, nie tym razem, nie tym razem. A jak how much is your outfit? Co? Ile kosztuje twój strój? Ale co mam na sobie? To co mam na sobie? Czy no, to? no, 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 no A ja to nie wiem Duża nie wiem, od sponsora A jakiego Spodnie? sponsora? Środowisko miejskie O, To A bezcenna, jest no Z dwie stówy Z dwie stówy, skarpetki, nie wiem, z pięć złotych A gdzie skarpetki kupujesz, Bagieta? Tam gdzie jestem i potrzeba A jaka jest koszulka? Będzie, koszuleczka jest od dzika. Dobra, a jaki jest, jaki jest twój najdroższy przedmiot y, odzieżowy w szafie? Buty, kurtka, cokolwiek. Eee, smoking! Okay. 5 tysięcy. Łot, kurwa? Smoking? 5 tysięcy? No. A gdzie go można zobaczyć? Masz jakąś fotę na Insta w nim? Chyba nie, ale będę... Na weselu to zrobię. No i gitara. Mateusz, no to tak. Buty, 400. <noise> Miałem takiego kolegę kurwa w gimnazjum, co to tak fajne. się ubierał. Niemiłosiernie od niego pierdoliło, nie? Siemaneczka witaj, jak się nazywasz? Paweł? Lubisz drillowców? No, i to jest dobry ziomal! Co tam mamy na stopie? Oh, nie, nie, Puma dobra. Lamborghini? A, ty no i buty Tysiak. Fajnie, czapka? Buty to to... Tysiak? Co to kurwa jest za szu? To... Nie to są dziewięć siódemki, tak? Albo dziewięć piątki, albo chuj wie to to... fajny kanał powodzenia ciuks, ale to jak tutaj już będzie tylko Zajem. muza, no to niestety. Nie, to już nie będzie. Karpetek, patrzę na to wszystko. O, nie, o kurwa karpetek, mać! Olek, co ci się stało? <laughs> Inaczej go zapamiętałem. Olek jest mega odważny i mu zazdroszczę. Chciał mieć tyle odwagi, Nuget. Ja wam coś powiem, nie? Tyle się mówi o samoakceptacji, ale spójrzmy na to z drugiej strony. Pomówmy trochę o samorealizacji, o tym, że ludzie nie potrafią przyznać, że są frajerami. I to też jest duży problem. Tak samo jak i brak samoakceptacji. A jakoś o tym się nie mówi. No, jak nie wyzywają Olka? Człowieku, przecież ten Olek, to rozumiesz, kurwa. On nie ma lekko w życiu, na pewno. Większość ludzi tego typu umiera przedwcześnie. Niestety. Challenge odbicia 100 razy piłki do tenisa stołowego 100 zł. I tam? 1, 2, 3, 4, 5. Jeszcze raz, bo. Hahaha! <śmienicza> jeden. <Siedem, śmienicza> jeden, dwa, trzy. Cztery, cztery, pięć, Uwielbiam pięć, pięć, tego gościa. 7, 8, 9, i 100. Wybrałam właśnie te 100 złotych, czyli kara nie jest wymagana. O! o. To jest ten flip-butyl challenge. Jeszcze za dwa razy. Wokół własnej osi, ja tak nie umiem? Kurwa, ja tak zrobię większą. Patrz i pełną. O! I co, kurwa? Jak się podobała, to zostaw lajka, a jak nie, to trudno. Jak uzbierałem pół miliona bez bogatych rodziców? 36 lat, a moja wartość netto właśnie przekroczyła 500 tysięcy złotych. Oznacza to, że moje inwestycje i oszczędności są aktualne więcej niż pół miliona. Będzie to mega hack, który ma szansę wypchać wasze konta bankowe do takiego poziomu, że kurwa, 9 milionów. W zeszłym miesiącu zarobiłem 33 420 zł i ta końcówka jest zupełnie przypadkowa. Lwią część tej kwoty stanowi dochód z firmy jestem współwłaścicielem, a pozostałe elementy to reklamy z YouTube i kilka mniej... Dobra, a co, czym się zajmuje jego firma? We will help you leverage YouTube presence to fast track your way to 50, 100k plus dollars month by becoming an authority in your niche and getting an endless flow of hot leads on autopilot. Dobra, czyli on się zajmuje po prostu oszustwem, tak, czyli boomerskie firmy yy, nabiera na marketing, żeś niby na tym zna, bo jest młody. Nawyki, które zrobią z ciebie milionera w 5 lat. Ja wam powiem, czy to prawda, ja jestem milionerem, mogę się wypowiadać. Pierwszy nawyk mój, myj zęby przynajmniej raz w tygodniu, Stawaj przed 18. Dobra, nawyk jeden, skupienie wysiłków i praca nad tym, co najważniejsze. Ludzie, którzy osiągają wybitne wyniki w zarabianiu pieniędzy i budowaniu majątku, mają naturalny lub wyuczony nawyk diagnozowania, jakie rzeczy będą faktycznie posuwać. No to kurwa, to jeżeli mają naturalny nawyk, to nie nauczysz ich tego i twoje rady są głównowarte w tym przypadku. Bo to jest, kurwa, po prostu genetyczna, wpisana w DNA, kurwa, intuicja. Oczywiście, da się ją wyszlifować, ale musisz mieć predyspozycję do tego. 99% czatu nie ma? Oczywiście, że tak. 95% tego czatu skończy jako, kurwa, zwykli ludzie nie ma w tym absolutnie nic złego. Co? On ma milion, że nagrał taki No, ma pół miliona. To w jakichś inwestycjach zajebanych, chuj wie co to znaczy. Ja mam pół miliona czeków w skrzyneczce tutaj, o, w szafce. Nie mam pół miliona, pojebał was. Wszystko na kontach. W inwestycjach, tak, nieruchomości, lokaty, te sprawy. Ja nie wiem, co to lokata. Tak, kurwa, człowieku. Na Ostatnio taką lokatę, lokatą obracałem. Dupeczkę. Ale, ja się <laughs> <zole>. ale <wiedziałem, laughs> nie nie widziałem ja tak, No lokata, no, wpłacasz pieniądze, dostajesz więcej, to tak? Co tu książek, dużo kurwa jak jak mówić? Zjom... Edukacja, podejmowanie ryzyka, planowanie, oszczędzanie, inwestowanie, trwałość. Dobra, te rady to jest gówno. Mi się wydaje, że to jest ziomek taki, wiesz, typu. Fake it till you make it, you know? No tak, no oczywiście, że tak. Do każdy z nich taki jest, kurwa. Widzowie, przede wszystkim w życiu bądźcie w czymś dobrzy. To was doprowadzi do bycia milionerem. Lub nie. O kurwa, mam on. Ja przede wszystkim to tak to jako zabawy dobrą i to jest moje podejście. 50, 50 subów to jest wartość to twojej robi. renty, kurwa, półrocznej. No to jak tylko dla zabawy. A, halo, odmutuj mnie. No i proszę, bardzo, bardzo, dobry, strzał. bardzo Uu, dobry strzał. Kamil. No, ale ty mi też pogratuluj, Halo. Gratuluję ci, że chodzisz na łoku. To na łoku chodzi, kurwa, najmniej. Ale ja się nie ruszyłem. Ja już wygrałem. Po tym co zobaczyłem, naprawdę. Jebana kurwa. <laughs> Ej, ale ale nie wyzywamy! Co? Nie, do ciebie, to wyzywamy! Nie wyzywamy! No, spokojnie! O po kurde, Przepraszam, miał być sportowy luz. mecz. No a co to był Nie, 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 no, ale luz, no jakby... No to stary, no to, to nie przesadzaj, pewnych, temat, pewnych tematów się nie porusza. Dobra, ale widziałeś co ty zrobiłeś. Płocki rozjebundo. No kurwa. <laughs> Otwórz kurwa drukarnię, tyle na ciebie jest papierów. 12-8! Kurwa. Jebana dziura, wszystko Kamil przez tę dziurę, kurwa. ty. i się obudzić. mamona szramu do mordy Ja pierdolę. Chcesz na noże? To nie. No jednak 2-0. Biedny mami. Nie no, lepsze jest, jest, zagrał, lepiej. No i wygrał. No co ma więcej mówić? Morda, kurwa. No, no i to jest ta pokora, morda. właśnie. Super to było show, naprawdę. Czyli po ja sobie robię coś takiego właśnie. Tak, no Biorę plasterek robię, no sera właśnie. żółtego. No. Zwijam ser no. żółty w tak i robię coś takiego. Wkładam tu sobie ketchup, zamykam i się sobie jem. <noise> ja pierdolę ty, typowa szybka przekąska 40-latka. Ty, dlaczego mam na tym napisane pod logiem Facebooka? Facebook, pod YouTube, YouTube i tam Twitter. No nie to <noise> <A. głosy> Może no, sponsorzy, patroni medialni A kobiety dalej nie ma Czemu mamo, tak fajny Trudno, facet ja jest nie sam? Ja mogę być sam, jak nie ma już fajnych dziewczyn A, bo nie ma fajnych dziewczyn Ja wam powiem, jak poderwać dziewczynę widzowie Ale w sumie to zależy Pytanie, czy wy chcecie widzowie mieć Kobietę na zawsze Czy jednak jesteście kurwiarzami Bo tutaj szkoły się znacząco różnią O tym opowie wam Artur Który jest już w stałym związku z Szczęśliwym Powiedz nam Arturze Pisać? Jak, jak to zrobiłeś? A to nie było Przez tak, szuka. że ona do ciebie sama napisała? Nie, to ja napisałem. Co ale napisałeś? To... Jaka była pierwsza wiadomość? Hej, Hejsimanko. Okej. Okay. Podoba się mojemu koledze. <laughs> Musicie zapamiętać dwie rzeczy. Bardzo ważne, ale bardzo ciężkie. Pozoru bardzo proste, ale jak się zagłębimy, to niestety jest to ciężkie, bo pierwsza sprawa, tutaj bez zaskoczenia myślę, kobieta to też jest człowiek. I trzeba z nim gadać jak z człowiekiem, no nie? Dzięki za radę. Na równi sobie, nie no, tak na równi, to nie no. W sensie inaczej. Na równi, na równi, zależnie, to trzeba wyczuć generalnie. Oczywiście, że docelowo nigdy nie chcesz, żeby kobieta była równa tobie, bo to cię stawia w nieuprzywilejowanej sytuacji, w której potem musisz coś robić. Ale jak już się dobrze zmanipulujesz partnerkę, to ona będzie dobrze. No, będzie robić dla Ciebie wszystko, a Ty będziesz mógł to utrzymać minimalnym wysiłkiem, i do takiej sytuacji do, dążymy. Ale na początku trzeba ziesz, pozory zgrywać. Jak do kolegi, na przykład. Wiadomo, nie mów, że ruchasz jej matkę i tak dalej, ale oprócz tego, o, zachowuj się tak, jakbyś wiesz. Poznawał ziomka swojego ziomka, nie? Czyli tak jest niby luźno, ale nie ruchasz mu matki od razu. No i druga sprawa jeszcze. Nie możesz myśleć o tej dziewczynie przez minimum pierwsze 45 minut, jako o czymś, co zrobić w jakiś sposób dobrze, bo to cię zgubi, nie wiesz. To jest taka niestety krępująca sytuacja, jak na przykład potykasz się z laską, wiesz, z którą pisałeś i tak dalej. Zdarzyło ci się już zwalić do niej konia. Potem się widzicie na żywo, nie? Wszedłeś do niej na foteczki, mówisz, ale kurwa, będę randka z laseczką, może ją kiedyś wyrucham, nie? To co jest konia. No i potem, wiesz, potem jest dziwnie, nie? Chyba, że przekujesz to, zastosujesz taktykę taką, że powiesz, waliłem do ciebie konia, nie? I, I mówisz, nie no, żartuję. Chciałem tylko zobaczyć twoją reakcję i wiesz, niby się y ty się niby zwierzyłeś, że twój umysł już się tego pozbył, ale ona komunikat otrzymała tak, i że to jest nieprawda. Więc to jest y sytuacja win-win. No, tak jest po prostu. Mówię to jako wieloletni oszust, krętacz kłamca. O, 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 To ci powiem dobrą radę taką, mnie. Jak czujesz, że przy panience musisz się zachowywać inaczej, żeby czegoś nie spierdolić, to znaczy, że to już jest dawno spierdolone. Kto kiedykolwiek odezwał się do losowej dziewczyny, wiesz, są takie laski, w którym po prostu nie dogodzisz. Powiesz im coś, o one, o, czemu ty tak mówisz? Ich interesują tylko, wiesz, jaranie pójść pójście na imprezę. Jebać te kurwy, wyzodzi. Takie najbardziej poczute laski zazwyczaj właśnie są najbardziej prostackie. Bo po prostu ich wyobraźnia nie wychodzi ponad to, co robią jej koleżanki i koledzy. A że ty jesteś zjebem sprzed komputera, no to masz wyobraźnię na trochę e, innych falach nadającą. Ale wbrew temu, co mówi Mamon, są jeszcze normalne dziewczyny. I niebawem będą miały pierwszą komunię świętą. Także poczekajcie na odpowiedni moment. I co? No? Trzeba czekać. No kurwa, no nie ma. Ciężko już tak. Po, po 15 roku życia to już zegar nie? Kto ją pierwszy spierdoli? A ty co powiesz, Dominik? Może ty powiesz coś? Nie ja wiem, no spoko jest miłość, no nie? Okay. Tak. Spoko jest miłość. No dla mnie spoko jest posiadanie takiej osoby, ale tam jest mm -hmm. no, taka fajna przestrzeń w życiu. A co wnieś takiego fajnego? wymień jakieś trzy pozytywne aspekty. Może zadam ci pytanie takie Artur. No, duży luz. Duży luz to jest plus? No. Tutaj bym się... No tak, no że, to, że masz kurwa osobę, przy której możesz żyć się luźno. Mi się wydaje, że to wszystko masz takiego zwierzchnika Twoich myśli, nie? No dobrze, to teraz zapytam no Cię tam, o coś, to, Artur. ten luz, no. Czy gdyby Twoja dziewczyna z tą nie współżyła, to czy dalej byś z nią był? Kurwa, no jak byliśmy raz na początku, to. Nie było o tym mowa, jednak byliśmy razem, więc. No dobrze, no, ale. Ale ja to nie mówi, że w początkach mu pytania, to teraz. No ona mówi, że po prostu jej to już przestało sprawiać przyjemność. I co robisz wtedy? To nie. Co ty mówisz, Dominik? No musiałby być jakiś kompromis. Że... Jest taka emotka. O tym co się mówi w takiej sytuacji. To skończy pierdolić? Izaka? Nie, na W, na W Nie ja, ja bym mógł dalej być, tylko musiałbym się kurwa jakoś zadowolić inaczej wtedy. Uuu Czyli seks jest niezbędnym elementem według was dwoje. Dwóch. W życie człowieka, Bo... no tak. Nie no, w waszym konkretnie. No tak, no tak. Pogódź tak, się no, z tym, no, że człowieka. jesteś kurwa perwersyjną świnią. Nie wszyscy żyją tylko ruchaniem. Myślisz, że jakbyś poszedł na 5 lat do więzienia, to Oliwka by cię zostawiła? Oczywiście, cię że tak. No ale nie, no Artur jeszcze by powie. No nie wiem. A teraz odwróćmy rolę. Czy gdyby Oliwka poszła do więzienia, to czy ty byś poczekał na nią 5 lat? Nie wiem. No to już chyba możesz wiedzieć, tak? No, to, 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 to... Nie, nie, no nie. No to samo co z seksem. Nie, czy by mi samowanie wystarczyło. Aha, czyli to, że ona jest w więzieniu, to najbardziej cię uwiera to, że nie będzie się mogła z tobą e, tak, bzykać. Tak. Okej. Okay. Tak, tak. Wy macie przeżarte mózgi przez pornografię. pornografię. Ja dzisiaj reluję, a dzień jak co dzień. Dobra, ja spadł, czym to się Elo? No, no, Elo. Ciekawe, że idzie akurat teraz, kiedy spa? padają niewygodne pytania. Zrób haul kosmetyków, które używam. Najważniejszy kosmetyk w moim arsenale to jest Max Fisting Gel, tylko ja akurat nim smaruję rękę. <laughs> Jak przekonać laskę na anal? Ha, widzisz. Ostatnio wymyśliłem sposób, słuchaj, jeszcze nie testowany, dla naprawdę opornych agentek, ale gdyby tak dodbytniczo zaaplikować na przykład taką lidokainę. A co to jest? Środek znieczulający, ale Generalnie rzecz biorąc, nie ma to jak kulturalnie wieczorem napić się ze swoją dziewczyną sporą ilość alkoholu. Oczywiście, że trzeba ją wcześniej poinformować o naszych planach, a nawet i w czasie przed zaraz warto dopytać, tak? No bo inaczej by było nie nie. Słuchaj, wiesz co? Jest jeszcze jeden sposób, nie? To jest sposób dla naprawdę totalnych koksów, którzy dążą do celu niezależnie od środków. Będzie taka sytuacja, w której dziewczyna ci powie: A co, jakbym ja ci tak kija odmiotły, wsadziła do dupy. Wiesz, co ty zrobisz? Weźmiesz go bez zająknięcia. <śmiech> <śmiech> Nie oszukujmy się. Najlepszy zawsze będzie szantaż emocjonalny. Drugie miejsce to alkohol w ilościach nierozsądnych. Trzecie to zasada, że lepiej przepraszać niż pytać o pozwolenie. To jest yy, To jest najlepsze rozwiązanie. A zasada ups nie trafiłem, zdarza mi się, nie? No to wiadomo, no to jest ten. Nie zdarza ze mnie. Tak, tak. Zawsze się zdarzy, tak. Komu się nigdy nie zdarzyło, nawet jak nie miał tego na celu, to znaczy, że niewiele widział po prostu. Nitro to faja. ole to Widzowie, ruchajcie czym prędzej, bo skończy się tak, nie? Tak, kochanie. <laughs> no to pokaż te cytruszki. Wszystko pokazuj co masz. Ach, może być nieogolona. To wiesz co? Ja mam taki patent swój ee, na dupeczki. Ubierz się najlepiej jak potrafisz, wyżeluj sobie włosy i stań przy ścianie i czekasz, aż dupeczka podejdzie do Ciebie. U mnie e, złapała się na to jedna laseczka, ale niestety miała nadwagę, więc finalnie ten sposób uznaję za e, nie niewypał, ale być może Ty będziesz lepiej wyglądał. Nie no nie tylko Marysia, no. Nie, nie, no nie było jednej, no. była jeszcze Monika, trenowała judo, e, no ale w związku z tym też była trochę, trochę większa niż być może powinna. Miała bardzo dużo HP, ale i tak nie tyle co Marysia, oj nie. To przecież to nawet, jak, kurwa, jak jesteś w podstawówce i masz 10 lat, to gdzie ty w ogóle znalazłeś czas, żeby tyle wpierdalać, żeby przytyć? To musieli cię naprawdę chyba kurwa karmić malcem ze strzykawki. Co poradziłbym mamonowi? No mamon ma ciężkie zadanie no, bo jest normalnym, fajnym gościem, a już nie ma fajnych dziewczyn. Tak jak podać się zajęta dupeczka? No cóż, proponuję wyruchać jej chłopaka. Wtedy ona go zostawi, bo zdradził ją i ty przejmiesz eee, <gulny>, wolny wakat. Jak wyrwać chłopa? To już ci mówię, jak wyrwać chłopa. Przede wszystkim utrzymaj deficyt kaloryczny. Po drugie, aktywność fizyczna. No widzisz, kukę pisze, że ubiór na przykład. Ubiór ma znaczenie. On jest gejem, on jest gejem. Ale on mi pierdolił ostatnio, że kurwa kupił sobie białe, długie skarpety, że tylko w białych, długich skarpetach chodził. Żebyś no, ty chodził? Tylko białe skarpety akurat, to jest akurat redne. Tylko długie białe skarpety. Nie, no powiem szczerze, dla ciebie Dominik, akurat uważam, że jakakolwiek modowa rada będzie i tak słuszna. Bo póki co prezentujesz garderobę yy, mamońską. Mary, Chodzisz w głównie do biegania, bo nie mam butów <ścoughs> w ciuchach, które dostałeś za darmo. Ja no, nie, uwagać. nie, to nieprawda. Buty do biegania, teraz z których chodzę, kosztowały mi 900 zł. O, kurwe. Pokaż te buty. No. Na 570, jadałem, Przecież to są typowe ty, 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 buty nie. człowieku kurwa, takich widzę Pawła Wickiego do jego outfitu na dyskotekę. No ale no to są buty do biegania, to są buty do... Nie teraz, bo nie mam butów kurwa, nie mam butów. Ty, ja wiem, czy ono nazywa adrenalinę, bo ludzie powinni się zajebać, jak ci widzą na ulicy. Nie, nie, one. jest... Z... ci się dziewczyna, 14 lata, masz 20? No to poczekaj, nie? Tak. Ale poczekaj, to jest duża różnica wieku. No kurwa, jak chłop ma 26 lat i 20, to chyba nikt nie widzi problemu. To wiesz, jak będzie miał 21 i 15, ja rozumiem, to może wyglądać yy, gorzej, ale jest legalne. Chyba Kaz miał tą koleżankę z klasy, czy nie? Co miała takiego fuj-fe starszego chłopaka. Aż dziwne było niekiedy, ale kiedyś nie było wardęgi. To, ale ale, ale to wardęgi. teraz to jest częstsza sytuacja, uważam, a nie rzadsza. Ja nie, no nie, Człowieku, nie ja widzę. Wiesz, jako influencer, osoba uprzywilejowana, wiesz, czasem piszą do mnie dziewczyny, które same z siebie chciałyby, żebym został ich tatuszkiem. Przecież one ja, kurwa ty, ja patrzę, one to mają napisane na przykład. W opisie 2007 yy, sosnowiec. Ja mówię, kurwa, to ona jest w ogóle pełnoletnia i co się okazuje? No już niebawem tak. Dobra idę spać, czym ta się. O, Dobra, no wypierdamy. wypierdala. Oh